Opuszczanie sali kinowej nie jest niczym nowym. To zjawisko, które towarzyszy nam już od lat 70. W tym materiale przygotowałem dla Was zestawienie 7 wspaniałych filmów, podczas których nagła ewakuacja z sali była czasem jedynym rozwiązaniem. Naszą listę otwiera Mother w reżyserii Darrena Aronofskiego. Film wzbudził ogromne kontrowersje ze względu na swoje metaforyczne przesłanie i brutalne sceny, które wielu widzów uznało za zbyt ekstremalne. Symboliczna narracja i psychologiczna intensywność były zbyt trudne do przetrawienia, co sprawiło, że ludzie masowo opuszczali seanse. Aronofski znany jest z tworzenia dzieł, które wywołują skrajne emocje, a Mother idealnie wpisuje się w ten trend. Lars von Trier to twórca, który zawsze wzbudza kontrowersje, a Dom, który zbudował Jack, jest jednym z jego najbardziej szokujących dzieł. Film opowiada historię seryjnego mordercy, a brutalne sceny, w tym szczególnie okrutna sekwencja z udziałem dzieci, wywołały tak silne reakcje, że wielu widzów nie było w stanie dotrwać do końca seansu. Podczas premierowych pokazów w Cannes ludzie masowo wychodzili z kina, oburzając się na graficzną brutalność tego dzieła. Ten niskobudżetowy horror zyskał ogromną popularność, głównie dzięki swojej nowatorskiej formie found footage. Dla wielu widzów jednak technika z ręki okazała się zbyt realistyczna, powodując mdłości i zawroty głowy. Mroczna atmosfera i nieustanne napięcie sprawiły, że wielu ludzi nie wytrzymywało presji i opuszczało seanse. The Blair Witch Project stał się jednym z najbardziej wpływowych horrorów, mimo że wywołał tak silne reakcje fizyczne u widzów. David Cronenberg to mistrz body horroru, a Zbrodnie przyszłości to jego triumfalny powrót do tego gatunku. Film przedstawia futurystyczny świat, w którym ludzkość przechodzi dziwne biologiczne transformacje, a operacje stają się nową formą sztuki. Kontrowersyjne sceny przedstawiające zmiany ciała oraz eksploracja granic ludzkiej fizjologii były zbyt intensywne dla wielu widzów, którzy wychodzili z kina podczas seansu. Quentin Tarantino już swoim debiutanckim filmem Wściekłe psy pokazał, że nie boi się przekraczać granic. Scena, w której pan Blond torturuje związanego policjanta, była tak realistyczna i brutalna, że wielu widzów po prostu nie mogło na nią patrzeć i opuszczało seanse. Wśród nich znalazła się również legenda horroru, Wes Craven. Choć Wściekłe psy stały się filmem kultowym, to ta scena do dziś pozostaje jedną z najbardziej szokujących w historii kina. Stanley Kubrick i jego Mechaniczna pomarańcza to dzieło, które nie tylko zszokowało w momencie premiery, ale również doprowadziło do masowych protestów. Brutalna przemoc, przedstawienie dystopijnego świata oraz złożony, psychopatyczny główny bohater sprawiły, że wielu widzów nie mogło znieść intensywności tego filmu. W niektórych krajach Mechaniczna pomarańcza była nawet zakazana, co tylko podkreśla, jak silne emocje wzbudzała. Na koniec nie mogło zabraknąć klasyka horroru – Egzorcysty. Film Williama Friedkina w momencie premiery wywoływał skrajne reakcje. Widzowie nie tylko wychodzili z kina przerażeni, ale niektórzy mdleli w trakcie seansu. Pojawiły się także doniesienia, że film wpłynął na niektórych widzów duchowo. Twierdzili, że po obejrzeniu go postanowili odwiedzić kościół. Egzorcysta to nie tylko film, ale i zjawisko, które do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w historii kina grozy.